hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Napoleon Total War. Okej, kontynuujemy naszą przygodę z marszem na Berlin. Mamy oto przed sobą kolejną pruską armię, która chciałaby zostać rozbita przez nas. Oczywiście mamy tutaj armię dowodzoną przez Napoleona oraz jego przeciwnikiem będzie Friedrich Wilhelm. Cóż on tu ma w tej swojej armijce? Ma cholernie dużo artylerii i kawalerii. Z tym może być drobny problem, ale z tego co wiem, za dużo artylerii, co za dużo to niezdrowo, jak to mówią. A jeśli chodzi o artylerię, jest to szczególnie ważne. Dobrze, no cóż, zaczynamy bitwę. Nie ma na co czekać. Czas pogonić kota prusakom. W poprzednim odcinku rozgromiliśmy ich jedną z ich armii w okolicach Magdeburga. Pastwiska Prinzwalk. No, zobaczymy. Chyba będziemy w jakimś zindustrializowanej obszarze, ponieważ chyba jakieś budynki są. I mamy rzekę. To jest chyba Łaba, z tego co się orientuję. Dobra, szybko, nie ma czasu. Oczywiście jestem w środku miasta. Dobra. Co oni mi tu mogą zrobić? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Tak, tu jest most, który przydałoby się oczywiście zabezpieczyć. A tu jest brud, który również trzeba zabezpieczyć. Okej, ja myślę, zrobimy sobie tak, w te oddziały. Przygotują się tutaj i one zabezpieczą most. A pozostałe oddziały ustawimy sobie w tym miejscu. Dobra, artylerię weźmiemy sobie. Zostawimy oczywiście i ich sobie ustawimy gdzieś tu. Napoleon, tutaj niech się sobie za katedrą. Też za kościołem. A kawaleje przemieścimy sobie również tutaj, w te rejony. Dobra. I myślę, że rozpoczniemy sobie bitwę. Dobra. By zabezpieczyć tutaj. Zabezpieczyć tu. Tak, żeby nie było przejścia jakiegokolwiek. A nasza artyleria niech weźmie na cel tego tutaj dowódcę. Byłoby bardzo miło zlikwidować... ale te kule tu latają. Jeśli jakby udało nam się zlikwidować generała, tu są nasze oddziały dzielne. Jak te działa są położone? Dostali. Zabiliśmy ich. No i właśnie o to mi chodziło. Teraz muszą ulec. Bardzo dobre wieści. Wszyscy czworoboki. Dobra, tutaj pruska kawaleria próbuje przejechać przez brud. Nie możemy im na to pozwolić. Dobra, poszli w rozsypkę całkowicie.
Dobra, stawcie się w ten sposób. To są strzelcy śląscy. No i bo używałem karabinów o nieco większym zasięgu i lepszej celności niż standardowe muszkiety. Myślę, że was byłoby fajnie wykorzystać do ostrzału tych tutaj pozycji. Ich kawaleria znowu ruszyła. Znowu się przygotujcie. Trafili w naszych. Dosyć nieprzyjemnie. Działa tutaj nieźle, plują w nas. Dobra, chłopaki, przygotujcie się. Tak jest. Okej, pokazać im, gdzie jaki zimują. Tak jest. Ale się ich poskładało. Jak to moja artyleria sobie... No ja myślę, że tymczasem wy spróbujecie się przedostać, ale biegiem. I zaatakujecie przeciwnika od flanki. I kawaleria znowu zaczęła nacierać. O, chyba sami sobie przypieprzyli ten oddział kawalerii. Dobra, ja myślę, że możecie walić w kogo chcecie. Dobra, ja mi się tutaj przyprawiam przez ten most. Dobra, tutaj nasze oddziały ładnie się przeprawiają na drugą stronę. Spoko, spoko. Cofią się? Działa tutaj, są chyba troszeczkę za wysoko i ich pociski przelatują nad głowami naszych żołnierzy. Damy jakby tutaj. Całkiem nieźle. Nasza piechota się tutaj pięknie przeprawiła. Te dzieła są jakby z dupy ustawione, muszę przyznać. O! Oni strasznie walą w naszą stałą gwardię. Czyżby się ich obawiali? Całkiem możliwe. A nasze oddziały kończą układanie szyków. Możecie sobie iść spokojnie. Ładna muzyczka. Zajebiaszczo. A tutaj sobie trwa pojedynek artyleryjski między moją artyleją a artyleją przeciwnika.
Jedna rzecz, która mnie dosyć niepokoi, to to, że moja stara gwardia tak mocno obywa. Słuchajcie, spróbujcie na pewno, spróbujcie ich tutaj uciszyć. Zachęciliśmy ich ułanów, lansierów, do zaatakowania naszych pozycji. Nic. Jestem ciekaw, czy będę musiał stać w czworobok, czy nie będę musiał. Dobra. Myślę, że się ustawcie w czworoboku mimo wszystko. O, dostali się pod ostrzał. Dobra, już po nich. Dobra, a wybiegiem. Ostrzał dowolny. Tutaj śląskie oddziały troszkę operowały. Troszkę bardzo. Jest tak, krwy. Zaatakować. A wy ustawcie się tutaj. Te nasze dwa oddziały mają zająć, pozbyć się szturmem tych pozycji 6 funtówek przeciwnika. Te działa są w ogóle odwrócone w inną stronę. Nie, stan Jules milczą. Chyba nie będą stanowić dla nas większej przeszkody. Dobra. No, przeskakiwać przez tempo, przeskakiwać. Tak jest, bardzo ładnie. Co oni kombinują? O, wystrzelili raz. Ale chyba nic wielkiego nam nie zrobili. Otóż przeciwnik zapomniał zabezpieczyć tego mostu. Co oczywiście bardzo ładnie wykorzystałem przeciwko niemu. Dobra. Zabezpieczyć to tutaj. Można i ładnie kazać, o, ustawić się przy murku. Ale tutaj chyba te ich działa też zostały zniszczone. Dobra, wyluzujcie już. No i mamy taką prowizoryczną osłonę z najprostszego murku, który oczywiście jest w stanie nas bardzo ładnie ochronić przed wszelkim ostrzałem. Dla was mam zadanie specjalne. Ciszcie te działa. Wy zajmiecie się nimi, a wy, pauza, razem z nimi
stawcie się tutaj. I wykonajcie to biegiem. Tak jest. Taki mam sobie niecny plan. Jego oddziały zostały zaatakowane z nienacka przez moją piechotę z flanki. Tymczasem wy... Biegiem panowie. Tymczasem tutaj nasze główne siły zaczęły się przeprawiać. Tam już ich artyleria została zajęta przez naszą piechotę. Stara gwardia rozpocząć atak tutaj na pozycję tej artylerii. Tymczasem wszystkie pozostałe oddziały... Tak, wiem, że wszyscy do was teraz walą. Tutaj, biegiem. Ich wojska już są właściwie rozbite. Są w całkowitej rozsypce. Moja kawaleria myślę, że może tutaj zacząć działać. Tymczasem wy stawicie tu biegiem. Biegiem panowie, biegiem. Nie ma czasu. A wy gonić tych tutaj. Ci tutaj zbyt długo nie wytrzymią takiego strzału. Nasze pułki otwarły do nich ogień ze wszystkiego, co mają. Zmiękła i mruka. Biegam. Biegam. Tak, no i słuchajcie, tak się właśnie toczy bitwy w Napoleon Total War. Nie wiadomo. U. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Bausen Mahen. Dobra, piechotka, kawaleria gonić tych tutaj. Wy stawcie się w ten sposób. I teraz tak, całe to skrzydło trzeba się, musi się obrócić tam, kontratakują niemieckie oddziały. Dobra. Spieprzyłem. To jest was. Biegiem. Wciągnijmy ich. Artyleria tutaj ładnie pluje w nich. Cały czas. A cóż to za strzały? A, dobra, to nasza kawaleria. Bardzo. Stawicie w ten sposób.
Ich oddziały już są rozbite. Nie mają jakichkolwiek szans. Po prostu no, już jest po bitwie. No, ale tu Szwabów popadało. Tak, wielkie ambicje Niemiec o stworzeniu imperium właśnie, właśnie legną w gruzach. Ale gądzi ich tam. Ale to jest czworowo położone. Zmyślnie to wykombinowali. Ale już nie ma czworowo. Nacierać na nich, to jest bardzo duża grupa wrogich żołnierzy. Ale a strzelać, tak jest! Dam pozycję halten, nie ma. Ale tutaj nasze oddziały dzielnie maszerują przed siebie. Ja myślę, że wy możecie trzymać spokojnie ostrzał. Jestem ciekaw, co moja kawaleria tutaj kombinuje. Stop! Szwabusy nie mają szans. No, Sieg aufgeben. Ja, gut. Kontynuujmy bitwę! Nie ma co! Dobra, oni tutaj. Właściwie to już po nich. Policzmy się z nimi. Dobra, zakończmy to. Czy takie minimalne, tego to ja bym nie był taki pewny. Moim zdaniem Prusacy tutaj odnieśli zdecydowaną klęskę. To nie podlega jakiejkolwiek dyskusji w tej kwestii. Dobra. Czas zobaczyć, jakie staty ponieśliśmy. No. Ura! Ura! Troszkę stat było naszych, niestety. Musimy się troszkę wycofać. A, wycofmy się. No cóż, cały czas Niemcy mimo wszystko jakoś powstrzymują nas przed ostatecznym marszem na Berlin. To jest Blücher. Troszkę mi się tutaj ta sytuacja nie podoba. Dobra, tą armią... A ja mam dylemat. Albo zaatakujemy Blichera i spróbujemy zniszczyć jego armię, albo zaatakujemy Drezno i zajmiemy Saksonię. Myślę, że Blicher stanowi nieco większe zagrożenie. Spróbujemy się najpierw z nim policzyć, a dopiero później uderzyć na Drezno. Dobrze. Taka jedna drobna kwestia.
Czesi będą mieli coś przeciwko. Jak minie te oddziały, myślę, że buntu być nie powinno. Dobra. Tymczasem my atakujemy Blisiera. Blisier się wycofał. Blisier postanowił spieprzyć. No, to nas jak najbardziej cieszy. Tutaj jest jeszcze armia holenderska w okolicy. To jest nasi sprzymierzeńcy. Dobra. Dobra, to sobie zbudujmy. Muszę nieco więcej inwestować w przemysł pieniędzorów. Nie, wytwórni muszkietów to ja w ogóle nie potrzebuję. Moi mili państwo. Pałasz właściwie cały w przebudowie. Coś tutaj. Nic. Nic. Na granicy z Hiszpanią także spokój, cisza. No, myślę, że tu możemy sobie zdać fabrykę zbrojeniową. Dobra. No i myślę, że to byłoby na tyle w tej turze. Lecimy sobie dalej. O, tutaj coś Prusacy kombinują. Austriacy, przepraszam, Austriacy. O, Blisier się wycofuje w stronę Drezna. W sumie to nam ułatwia nieco robotę. Ale tam jeszcze do lasu schroniła się jakieś niedobitki pruskie. Trzeba byłoby się z nimi policzyć. Te niedobitki sprawiają, że no... mogę się obudzić z zarzaną ręką w nocniku. Oni mogą niepostrzeżenie zaatakować z którejś z moich miast. To niezbyt mnie cieszy. Dobra, no cóż, jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Moim przynajmniej. Dobra. Okej. Technologia się opracowała, raport z budowy, wszystko pięknie, ładnie. Dobra. Szkoła Muszty się buduje w Paryżu, z tego co wiem. I sąd apelacyjny trzeba byłoby też zbudować. Spróbujmy sobie... Dobra. Sąd okręgowy. Znaczy nie, apelacyjny, tylko okręgowy. Apelacyjny czy okręgowy? Co ja to potrzebuję w końcu? A, apelacyjny. Dobra. Okej. Dobra. Jak tam Napoleon? Liże swe rany. Dobra. On jest na kilka turów wyłączony, jest z działań. Ponieważ nie lubię działać armiami o niepełnych składach. Dobra, myślę, że tutaj możemy pogonić naszych przeciwników. Ale są dwa oddziały kawalerii. Ja was proszę, ja sobie to zapiszę. W razie czego. I rozegrajmy automatycznie tą bitwę. No cóż, straciłem 90 ludzi, no niekoniecznie mi się to opłacało. I tymi się też policzmy. Dobra, automatycznie. Dobra, 30 stracimy. No i myślę, że wy sobie staniecie tutaj i będziecie regenerować swoje straty. Dobra, nasi generałowie zdobyli kilka cech przydatnych. Jak najbardziej. Dobra, tu cały czas odbywa się werbunek. Dobra, i myślę, że sobie na tym zakończymy ten odcinek. No cóż, ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao.